Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę, jak można zrobić wiosenne kwiaty krokusy. Potrzebne nam będą bibuła krepina w różnych kolorach, drut florystyczny i nożyczki. Bierzemy bibułę, wycinamy paseczki. Ja mam tutaj już przygotowane paseczki, ale pokażę, jak tą bibułę przycinać. Tniemy wzdłuż. Wytnę kilka paseczków. Możemy bardzo łatwo formować. Zaraz zobaczymy. Już mamy przycięte paski, z których będziemy wykonywać pułapki krokusa. Ja teraz składamy pasek wcześniej przyciętej bibuły. Ja składam na 4 części. I bierzemy nożyczki i tniemy paseczki na płatki. Z tych paseczków będziemy wykonywać płatki. I już mamy paseczki przygotowane na płatki. I teraz tylko skręcamy, zwijamy, z tych paseczków robimy płatki. Mój krokus będzie się składał z 3 płatków. Mamy już 1. Bardzo ładnie, prosto formuje się ta bibuła. No, palcami wkładam sobie palce do środka i troszeczkę tutaj naciągam. Już mam 2 płatki. No i jeszcze można popatrzeć, jak skręcam. Nie w połowie biorę palec, tylko troszeczkę dalej niż połowa i zakręcam. Wkładam do środka, 2 paluszki do środka, płatka i go tutaj formuję. Po krepinach bardzo jest taka foremna. I już mam 3 płatki, czyli jednego krokusa moglibyśmy wykonać. A do krokusa nam potrzebne są jeszcze środeczki, więc bibuła już cięta w poprzek. Możemy ją poskładać i zrobić więcej środeczków. Żeby wykonać takie środeczki, nacinamy gęściutko. Z tego kawałka bibuły będzie kilkanaście środeczków do krokusów. Możemy robić pojedynczo, ale ja ich zrobię już 15. Przecinamy. I już będziemy mieć. Jeszcze przygotowujemy tutaj listki zaraz, więc my sobie tylko tutaj złożymy już przygotowany kawałeczek
zielonej bibuły mam. I też wyjdą mi tutaj dwa listki. Już mamy listki do krokusa. Teraz możemy już składać. Bierzemy środeczek, skręcamy, zwijamy w paluszkach, żeby nam się taki ładny środeczek zrobił. I wcześniej zrobione kwiatki bierzemy i dokładamy. Można robić krokusa z większej ilości płatków, ale z trzech jest ładny i łatwiej go trzymać w palcach. Dokładamy listki. Trucik. I okręcamy trucik. Teraz możemy uformować płatki, żeby nasz krokusik był tutaj ładnie rozwinięty. I tak wygląda już krokusik. Robi się je bardzo szybko, a można jeszcze ten drucik tutaj okręcić. Więc przygotowałam sobie wcześniej paseczki, gdzieś też zielone bibuły i okręcamy. I już mamy krokusika zrobionego. I tak w ten sam sposób wykonujemy następne krokusiki. W taki prosty sposób, szybciutko możemy zrobić cały bukiecik. Można komuś w prezencie dać, albo na okno. To są już wiosenne, piękne kwiatki.